Previously on Prison Break. Konopski przed drugim materiałem zapowiadał, że dotarł do 13-latki. Mamy próbę nawiązania bliższej relacji z 13-latką, na to dowody mam już niezbite. Kurwa, już było dobrze! I wiecie, jakie dowody przedstawił Konopski? Ano, że Leksiu odpowiedział na relację 13-latki. Uwaga! Emotikonką oczu. Wchodzi inna kwestia. Leksiu w pewnym momencie wypisywał do tylu lasek, że nawet nie potrafił znaleźć informacji o obiegu tej dziewczyny z jej TikToka. A to przecież bardzo dziwne, no bo dziewczynka mówiła na dwóch TikTokach, że ma 13 lat. A Leksiu tego nie wyłapał? Po pierwsze, dlaczego Leksiu miałby oglądać wszystkie TikToki jakiejś 13-letniej TikTokerki? To by dopiero było dziwne. Czy to jest ten dowód w sprawie? Dowód, który miał być tą zapowiadaną bombą? Działajmy na faktach, a nie na domysłach. Na jaką relację odpowiedział Leksiu? Czy było tam widać ciało dziewczyny i emotikonka Leksia sugerowała, że je podziwia? Odkryjmy to, co zakryte. Na tym story nie ma nic erotycznego. Nie wiemy, na co zareagował Leksiu. Może na taniec, a może na wypowiedź dziewczyny. Nie wiemy i o to w tym wszystkim chodzi. Mamy szczątkowe materiały i póki nie będziemy mieć całości, nie można sugerować, że ktoś jest pedofilem. Odpowiadając jej na relację, lajkując jej zdjęcia. Czy polajkowanie zdjęcia lub filmu nieletniej dziewczyny sugeruje od razu, że mamy zapędy pedofilskie? Ona ma 15 lat, debilu? Ja pierdolę, nie dość, że kurwa stulejasz, to jeszcze pedofil. Czy jeśli ja polubię jakieś dwa TikToki, od razu czyni mnie to przestępcą? Co ciekawe, dziewczyna tak się podjarała wiadomością od Leksia, że zrobiła od razu screena, gdy wysłał emotikonkę. Ale dziwnym trafem, gdy rzekomo proponował spotkanie, to uznała, że tym razem po co komu screen? Teraz mamy uwierzyć, że faktycznie coś tam obciążającego było, ale zniknęło. Mamy uwierzyć tak po prostu na słowo i uznać człowieka za pedofila? No wiesz, Konop, za pierwszym razem nas okłamałeś. Finalnie jednak sam Konopski potwierdza, że tutaj Leksiu nie wysłał ani żadnego zdjęcia, ani nie doszło do żadnej propozycji spotkania. Finalnie nie doszło na szczęście do tego spotkania. Więc po co w ogóle ten fragment jest w filmie? Swoją drogą, po co tak dziwnie blurujesz zdjęcia? Wystarczyło tylko zamazać twarz. No chyba, że chciałeś podziałać na wyobraźnię i poddymić. W materiale Konopskiego jest jeszcze wiele screenów rozmów Leksia z Tindera. Należy jednak pamiętać, że Tinder jest dla osób pełnoletnich. By zarejestrować tam konto, trzeba to potwierdzić. A nawet jeśli jakaś 17-latka skłamała, no to Krzysztof miał prawo zakładać, że ma 18 lat. To Tinder. Tutaj można zarzucić Leksiowi, że pisze do dziewczyn obleśne rzeczy i jest niewyżyty. Że może warto się nad sobą zastanowić, po co być stulejarzem. Niestety na Tinderze takich osób nie brakuje, ale zdarzają się też normalne. Przepraszał i tłumaczył, że takie teksty na Tinderze to jest przecież normalka. Ja nigdy nie miałem Tindera i wiem, że takie teksty nie są normalką. Konop nigdy nie miał Tindera, ale wie jak jest. Brzmi logicznie. Wiele wątpliwości wzbudził ten screen, gdyż awatar Leksia przybiera inne formy podczas jednej konwersacji. W wyniku błędu Tindera na iPhone'ach czasem jednak profilowe chwilowo zostaje przycięte. Zazwyczaj w przypadku nowych wiadomości. Czemu tu okrojona jest starsza? Nie wiadomo, ale nie można jednoznacznie niczego stwierdzić. W całym drugim filmie Konopskiego najważniejszy wydaje się być argument o fab folderze Leksia, w którym przechowuje zdjęcia dziewczyn. Palił się tymi prywatnymi zdjęciami innym dziewczynom. Serio, mogę ci wysłać laski, które mam w fab folderze. Totalnie staje. Niestety na filmie zdjęcia są całkowicie zamazane. Ale na szczęście ja również prowadziłem dochodzenie i dotarłem do dokładnie tych samych screenów. I tutaj nie rozumiem, czemu wszyscy youtuberzy nakładają na te zdjęcia taką cenzurę, jakby tam była naga dziewczyna. Plus jesteśmy na YouTubie, który regulamin ma, jaki ma, więc wy widzicie zdjęcia oczywiście w pełni ocenzurowane, czyli w sumie ich nie widzicie. Ta kobieta ma zasłoniętą twarz telefonem i nie ma żadnych znaków szczególnych, po których ktoś mógłby ją rozpoznać. Uważam, że sprawa jest na tyle poważna, że należy ją dokładnie wyjaśnić. Zablurowałem delikatnie zdjęcie, by ochronić jej prywatność przy jednoczesnym rozwiązaniu wszelkich wątpliwości. W dalszej części materiału dowiecie się jednak, że dziewczyna średnio na to zasługuje, gdyż ona nie miała żadnych skrupułów i zachowała się znacznie gorzej. A w związku z tym, że jestem feministą i to takim prawdziwym, uważam, że kobiety i mężczyźni powinni mieć równe prawa, ale też w dokładnie takim samym zakresie odpowiadać przed prawem, gdyż prawo powinno być równe wobec wszystkich. Artykuł 191a, paragraf pierwszy. Kto wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. A wiecie, co tam było na tych zdjęciach? Dziewczyna w koszulce i majtkach.
Nie widać ani dołu, ani góry. Czy wysyłanie zdjęć dziewczyny w bieliźnie tylko po to, by zaimponować drugiej, że jest się takim kasanową, jest żałosne? Z całą pewnością. Ale ta konkretna sytuacja przytoczona w filmie Konopskiego nie podchodzi pod przytoczony paragraf. Część widzów uznała po tym fragmencie, że Leksiu przechowuje na telefonie zdjęcia nieletnich dziewczyn. Dziewczyna z tych zdjęć ma skończone 21 lat. Czy Leksiu ma zapisane w telefonie zdjęcia nieletnich? Póki co nie ma na to dowodów, dlatego nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Działajmy na faktach, a z finalnym werdyktem wstrzymajmy się, gdy będziemy mieli więcej informacji. Gimper zrobił bardzo ciekawy film, jednak z kilkoma rzeczami się nie zgadzam i chciałbym tutaj wyjątkowo przeanalizować orzecznictwo sądowe, byśmy mieli jasność i wiedzieli, czy Leksiowi grozi więzienie. Gimper twierdzi, że dokładnie te zdjęcia podchodzą pod ten paragraf i że dziewczyna może zostać uznana przez sąd za nagą. Ja je widziałem i o ile dziewczyna nie jest na tych zdjęciach całkowicie naga, to zdecydowanie jest rozebrana do tego stopnia, że podpada to pod ten paragraf. Sprawdźmy, jak w orzecznictwie sądowym sąd definiuje wizerunek i nagość. Za wizerunek w rozumieniu omawianego przepisu uznać należy takie przedstawienie danej osoby, że możliwa jest jej identyfikacja. Przepis wymaga, aby utrwalenie dotyczyło wizerunku nagiej osoby, przy czym nagość może mieć charakter częściowy lub całkowity. Całkowity to wiadomo, z częściową nagością mamy do czynienia, gdy widoczne są odkryte narządy płciowe lub też ich fragment. Teraz przeczytam wam orzecznictwo w poważniejszej sprawie, gdyż jakiś chłop umieścił w toalecie kamerę i nagrywał koleżanki z pracy. W przypadku kilku dziewczyn został skazany, natomiast tam, gdzie nie było nagości, został uniewinniony. Na nagraniu z udziałem pierwszej kobiety nie jest widoczny jakikolwiek element nagości, zaś pośladki drugiej kobiety widoczne są na nagraniu jedynie w bieliźnie. Jeśli chłopa uniewinniono za pośladki w bieliźnie, które upublicznił wielu osobom, to raczej sąd nie skazałby Leksia za udostępnienie dziewczyny w majtkach i koszulce, gdzie nie widać ani góry, ani dołu, ani pośladków. Ale wiadomo, jeden rabin powie tak, a drugi powie tak. Warto tutaj podkreślić, że Leksiu udostępnił te zdjęcia tylko jednej dziewczynie. A to ta dziewczyna, która je otrzymała, zaczęła je rozsyłać do wszystkich kanałów komentarii oraz publikować w social mediach. Jednak nawet jeśli w Polsce jest sędzia, który uzna koszulkę i figi za nagość, to ta dziewczyna i tak tego nie zgłosi, bo narazi się na rykoszet. Pozwólcie, że wyjaśnię. Postanowiłem użyć najpotężniejszego zaklęcia i przywołać oko Saurona. Oto, co dojrzałem. Zwróćmy uwagę na długie, czerwone paznokcie dziewczyny. Leksiu udostępnił jednej osobie jej zdjęcie w koszulce, nie mówiąc, kim ona jest. Za to ona co zrobiła? Udostępniła do internetu zdjęcia i filmy Leksia podczas wykonywania czynności seksualnych, gdzie widoczne są jego narządy. Wskazała, że to właśnie on jest na nagraniach. Boże, co oni robią w tym domu, X, kurwa mać? Rozmawiali na Snapchacie kilka miesięcy temu, ale już wtedy drugim telefonem rejestrowała jego prywatne filmy. Dlaczego prawa mają przestrzegać w tym kraju tylko mężczyźni? Jeśli mamy działać na dowodach, to oprezentowanie materiałów dla dorosłych osobom małoletnim powinniśmy oskarżyć także samego Konopskiego, bo gdy wyciekła afera z onanizującym się TikTokerem, to Konopski bez namysłu namawiał swoich młodych widzów, że jeśli chcą zobaczyć ten szokujący film, to muszą wbić na jego Discorda, bo YouTube by mu go usunął. Też nie mogę puścić na YouTubie całej jego wypowiedzi, co on tam dokładnie mówił do swojej widzki, więc wszystkie te obrzydliwe rzeczy, które mówił swojej widzce, wrzucę wam na Discorda na kanał Rzeczy z odcinka, ale tutaj macie z tego mały kawałek. Nie wiem, jaki masz tyłeczek, ale... Wygląda to... Ciekawy sposób na rozpromowanie serwera. Nie ma co. Co prawda narząd płciowy jest zakryty, ale przedstawia film z widoczną twarzą TikTokera oraz jego osobę podczas czynności seksualnej. I mimo cenzury Konopski łapie się pod paragraf. Kluczowe tu jest słowo lub. Narząd płciowy, podobnie jak w przypadku tamtej dziewczyny, jest zakryty. Ale tutaj TikToker jest w trakcie czynności. Rozpowszechnianie takich nagrań również jest karalne. A w związku z tym, że Konopski rozpowszechniał to na Discordzie, gdzie dostęp mają osoby poniżej 18 roku życia, i łącząc to z pomawianiem Leksia o próbę kontaktów seksualnych z 14-latką, co całkowicie zniszczyło mu wizerunek i doprowadziło agencję do strat finansowych, to sorry Konopski, ale z prawnego punktu widzenia... Masz przejebane. Masz przepierdolone jak sam skurwysyński skurwysynek. Czy Leksiowi grożą jakieś konsekwencje prawne? Według mnie nie. Co prawda, jeśli wysyłał nudesy bez ostrzeżenia, to podchodzi to pod jeden paragraf. Nawet jeśli jakaś dziewczyna ma na to dowody w postaci screenów, to może to być niewystarczające. Musiałaby zabezpieczyć screeny notarialnie, a na to raczej już za późno, bo nawet jeśli coś takiego miało miejsce, to Leksiu już to pokasował. Czy screen może być dowodem w sprawie? Taki po prostu screen z Instagrama.
Nie ma takiej realnej opcji. Nie Słuchaj, ma mamy... On musi być potwierdzony notarialnie. Z moralnego punktu widzenia Leksiu jednak ma sporo za uszami, zwłaszcza, że dotarłem do nowych screenów. Część dziewczyn poznał na Instagramie. Wierzę, że nigdy nie chciałby wykorzystać 15-latki, ale jego obowiązkiem przed rozpoczęciem relacji damsko-męskiej jest zapytanie dziewczyny o wiek, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko, że może być ona niepełnoletnia. Leksiu był oskarżony o wykorzystywanie swojej popularności do zdobywania dziewczyn. Jeśli mówimy o pośrednim wykorzystywaniu popularności, to nie można tutaj mieć do nikogo pretensji, gdyż sława jest naszą integralną częścią i zawsze pośrednio będziemy z niej korzystać. Jeśli ja napiszę do jakiejś dziewczyny, to jednak gdzieś dzięki popularności od razu będę startował z lepszej pozycji. Sława to potężny afrodyzjak. Gorzej, gdyby Leksiu korzystał ze swojej pozycji w sposób czynny, to jest wprost oferując dziewczynie korzyści w związku z relacją z nim. Niestety Konopski nic takiego nie znalazł, ale by ten odcinek był obiektywny, ponownie odpaliłem oko Saurona i dotarłem do nowych screenów. W maju Leksiu napisał do pewnej dziewczyny, na szczęście chyba pełnoletniej. Standardowa bajera a la Leksiu. Jednak w pewnym momencie napisał coś takiego. Na szczęście po chwili dodał, że to żart, jednak po takim tekście dziewczyna może mieć z tyłu głowy pewne korzyści wynikające z takiej relacji. Trzeba pamiętać, że teraz wiele dziewczyn zrobi naprawdę bardzo dużo za możliwość wybicia się. I żeby była jasność, takie sytuacje i relacje zdarzają się bardzo często. W showbiznesie jest to nagminna relacja promocyjna. Gdyby Leksiu był amerykańską gwiazdą rocka lub raperem, nikogo by jego teksty na podryw nawet nie wzruszyły. Jednak trzeba tu pamiętać, że Leksiu jest gwiazdą family friendly contentu dla dzieci w przedziale 6-12. Takie kidosy w influencerach widzą wzory do naśladowania. Dlatego Leksiu nie powinien pisać takich rzeczy. Mimo wszystko Leksia spotkała niewymierna kara do jego zachowania. Przez brak kompetencji Konopskiego chłop ma całkowicie zrujnowaną karierę i łatkę pedofila. Co ciekawe, czy to ja, czy to Mandzio zwracaliśmy już kiedyś Konopskiemu uwagę, by weryfikował informacje i zbyt pochopnie wniosków nie wyciągał, bo traci wtedy na wiarygodności i wypada śmiesznie. Czy jako kanał, który przedstawia newsy, powinieneś brać taką najmniejszą odpowiedzialność, naprawdę. Jestem strasznie Konop tobą zawiedziony, już nie pierwszy raz. Niestety, zamiast wziąć sobie rady do serca, to się pogniewał. Więc polecam niektórym wyciągnąć kija ze swoich 4 liter. A w odpowiedzi próbował mnie ośmieszyć tym, że w wieku 30 lat oglądam filmy dla dorosłych. Czego uczy nas cała ta historia? Że Team X to jednak nie rodzina. Bo gdy jeden z jej członków był palony na stosie, to dla jego teamowej siostry ważniejszy był live na TikToku z promocją zdrapek. Oni kurwa zdrapki robią, ja pierdolę, to jest kurwa cały Team X. Swoją drogą promocja hazardu wśród 8-latków to bardzo dobry pomysł, mój kociołku. Ale Team X to rodzina, dobra. Jest jednak znacznie bardziej niepokojący wniosek. Podczas tej dramy pojawiło się wiele fake newsów. Na jednym z fałszywych zdjęć ktoś dokleił tatuaż Leksia do zdjęcia grubasa bawiącego się odkurzaczem. Nie wyobrażacie sobie, ile osób ten absurdalny fake uznało za legitny dowód w sprawie. Dostałem kilka tysięcy wiadomości z tym zdjęciem. Niestety były wśród nich osoby dorosłe. Skoro osoba dorosła ma taki problem w wykryciu kiepsko sfingowanego zdjęcia, to co ma zrobić kidos? Doklejenie czyjegoś awatara do wymyślonej konwersacji zajmuje kilka sekund, a nadchodzi era deepfake'ów. Nie zdziwię się, jak za jakiś czas w internecie pojawi się nie screen, a wideo pogrążające jakiegoś youtubera. Jak ryknę, to jak ten żubr normalnie w reklamie. Internauci go skancelują, a po jakimś czasie, gdy będzie już za późno, okaże się, że tłum działał zbyt pochopnie. Dlatego tak ważne jest, by poczekać z werdyktem, gdy w sprawie pojawi się wystarczająca ilość dowodów. Szczególnie, gdy chodzi o tak poważne oskarżenia. This is a dangerous time. Jeśli popełniło się błąd, to należałoby za niego przeprosić, a nie zwalać całą winę na 15-latkę, dodatkowo publikując rozmowę, w której jej były chłopak publicznie ją oczernia. Lubi kłamać, znamy ją na wylot. Co ta prywata miała na celu? Przez całą sytuację, gdy naprawdę jakiś youtuber będzie chciał z premedytacją wykorzystać 13-14-latkę, to dziewczyna nic nie powie z powodu strachu, że zostanie nazwana atencjuszką. Weź Konop odpowiedzialność za swoje czyny. Ukrycie filmu nie sprawi, że sprawa zniknie. Musisz zrozumieć, że komentarze to nie wyścig. Nawet jeśli wszyscy zajmujemy się podobną sprawą, to i tak ludzie są ciekawi, co na jej temat ma do powiedzenia Wardęga, Nitrozynia, Krewo czy nawet Spysiński. Film Konopskiego, mimo że był publiczny tylko kilka dni, był jego najpopularniejszym wideo w kilkuletniej karierze. W branży komentarii jednak zamiast lajków i wyświetleń ważniejsza jest wiarygodność. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Watacha. Zimno.